TV24, reporter Sky. Proszę Państwa, tu pod tą drzewinką dziewczyny, porządkując ogród, znalazły ptasie jajeczka. Nie zdawały sobie z tego sprawy, że ptaszyna, która tam krąży, jest pewnie tą żeńską płcią ptasią, która wysiadywała wcześniej jajeczka, która sobie właśnie coś nam tu mignęło, a to chyba samiczka, która sobie tutaj jakiegoś ptaszka usadowiła jajeczka, no i nie wiedziała, że tu przyjdzie właściciel, który będzie sobie urządzał swój ogród, swoją ziemię. No ale panie młode i panie starsze stwierdziły, że trzeba jajeczka zostawić i zobaczymy, czy z tego coś tam się wykluje, czy matka młodych będzie zainteresowana odnalezieniem tych jajeczek. Podejdziemy z kamerą, żeby może pokazać, bo to takie maleństwa są, jeżeli chodzi o jajeczka. A gdzie on jest? Gdzieś tam krąży. Ja tylko zrobię zbliżenie w kamerze. One są gdzieś. O, to są te trzy jasne punkty. My teraz kamerą odejdziemy, bo ptaszek, póki są ludzie, to on się troszeczkę płoszy, ale my go na pewno uszanujemy, jego prokreacyjną, że tak powiem, zdolność, i nikt nie będzie ingerował w to. A póki co pokażemy o inkebanę, którą Bogusia zrobiła. Może kiedyś stanie jakiś namiot, domek. A wszystko jest tutaj w gminie Nowa Karczma w województwie pomorskim. Kochani, warto mieć kontakt z przyrodą. To jest piękna sprawa. Zobaczcie, można sobie muzyczki posłuchać, popatrzeć na zachodzące słońce, wcześniej trochę popracować. Może wypić przy tym kawę czy herbatę. A my trzymamy kciuki za naszego ptaszka, który tutaj później przyjdzie, bo on tu krąży, gdzie są te prawie mikroskopijnej wielkości jajeczka. Szanujmy i kochajmy przyrodę. Żyjmy w harmonii z przyrodą, bo do tegośmy zostali powołani, jakkolwiek nie zawsze o tym pamiętamy.